Hej, 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 ludziska. W takim pierwszym odcinku zagrajmy w cross-out, jeżeli tak można to w ogóle nazwać. To będzie taki ten pierwszy odcinek, będzie właściwie poradnikiem, głównie co, gdzie, kiedy i jak, aby każdy mógł to więcej ogarnąć. Ci z was, którzy powiedzmy mają zamiar kupić tą grę, mam na myśli w sprzedaży. To też złe słowo. Ponieważ jest możliwość wykupienia sobie możliwości grania w tą wczesną betę, do której akurat udało mi się zdobyć dostęp, klucz i mam już, właśnie jak widzicie sami. No i a zresztą zalogujmy się. Poza tym taka mała rada, jeżeli ktoś dostałby klucz tak dalej jak ja, pobrałby sobie grę, to niech lepiej nie pożycza nikomu hasła i tego, i maila, i ogólnie danych logowania, ponieważ nawet jeżeli powiedzmy byśmy komuś tam wysłali, nie wiem, mailem czy gdziekolwiek wrzucenie w instalkę, zainstalujemy, to wiecie, sami zainstalowani to tam jeden kij. Ale jeżeli użyjemy na innym komputerze swoich danych logowania, automatycznie konto jest blokowane. I to chyba trzeba się zgłosić do supportu i tam jakoś spróbować to wyjaśnić. Ale czy uda się to odblokować, to nie mam źlego pojęcia. Taka mała rada, jakby ktoś nie czytał ogólnie informacji, także żeby się nikt nie zdziwił. Na przykład też podzespoły, jak będą zmienione, chyba niektóre, też może to być uznane. Coś na podobie jak Windows ma kiedyś w stanie problemy, że rozpoznaje inną maszynę już. No tak, mniej więcej w takim skrócie. No to wiecie, jakaś tam informacja, która zawsze się wyświetla teraz od kilku dni. Gram w tą gierkę 2 dni już. Także no, coś tam już wiem. Ale dla kompletnych leników, którzy dopiero zaczynają, są powiedzmy zagubieni, na przykład jeszcze angielskiego dodatkowo nie znają, myślę, że ten poradnik powinien być dość pomocny. Tutaj mamy, że na forum możemy sobie poczytać nowe, co zostało dodane, ulepszone i tak dalej. Zamknijmy to. No jak widzicie, najpierw pojawiamy się w garażu. Sorry, że to nie jest tak miejsce po środku, ale zapomniałem się, zbudowałem trochę w innym miejscu. To zabawka już jest po środku. Mam nadzieję, że nie brzmi jakoś dziwnie, gdyż słuchawki wzięły się i rozdupcyły. I mam je przewieszone przez szyję, a drugie mam na uszach, więc wyglądam, nie wiem, jak jakiś kosmita. Albo jak Markus z Fallouta 2. Więc tak. Na początku pojawiamy się w garażu. Mamy taki dupowaty, o cholera, to trochę zasłania ten, ale dobra. Gdzie to było? Tak, tutaj. Tu mamy frakcję mechaników, lunatyków, nomadów i scavengerów. Tutaj jeszcze, aha, to jest 4 godziny. I tutaj możemy, za chwilę wam zresztą powiem, przejdźmy tutaj, pokażę wam coś. O, na początku mamy, o, taki samochodzik. Taki samochodzik chyba na początku dostajemy, coś jak w WoCie, wiecie, T1, LOL Traktor, MS1 i tak dalej, i tak dalej. To taki jak pierwszy tier właśnie w WoCie na przykład, nie? Takie pierwsze papierdółka, jeździ, fajnie, można się pobawić, nawet szybkie. Spację mamy ręczny. Tutaj widzicie taką zieloną strzałeczkę i czerwoną, prawda? To jest pokazane, jak jest samochód wyważony. To jest idealnie równo wyważony, więc przy skakaniu z jakiejś tam wieżyczki, chciałem powiedzieć, urwiska, powinien się zachować w miarę dobrze, nie zacznie zaraz od razu koziołkować, nie wyrżnie się, na przykład nie poleci na maskę od razu, tylko mniej więcej w miarę równo wyląduje. Nie ma żadnych obrażeń upadków, taka mała rada, i od zderzenia się, zobaczcie, zresztą powinniśmy w miarę równo wylecieć, o, widzicie? Nie ma przegięcia, że na przykład dużo przód nie jest za bardzo obciążony, więc nie lecimy od razu jak kamień. No wiecie, to nie jest takiego szczególnego. Jeden karabinek, taki dupo karabinek, który coś tam gryzie, ale szybko też się przegrzewa. Ale żeby coś tam szczególnego robił, to tak nie za bardzo, prawda? No widzicie, taki na początek. Mamy
tak, nie mogę myszki pokazać, dobra, spróbuję się wywrócić, aby mu pokazać, o co chodzi. Widzisz takie czerwone coś? To służy do... Ciskamy sobie, widzicie. Kar jest... kar. Samochód jest wywrócony, no wciśnij R, aby go tam postawić. Widzicie? Właśnie dzięki tej zabawce możemy postawić samochód do nogi. I jeżeli się wrócimy, nie musimy czekać, powiedzmy, na nikogo, powiedzmy, nie na nikogo z drużyny, aby podjechał do nas i nas postawił, bo musi podjechać mniej więcej na... Pokażemy, co na tej biega. Jesteśmy wywróceni, przyjmujemy ten samochód, ten pojazd jest wywrócony, podjeżdżamy więcej taką odległość i pojawia się to samo okienko, które towarzyszy nam przy wywróceniu i naciskamy tak samo R, a ten pojazd się stawia się na nogi. W taki ten sposób, jak my sami możemy się postawić. Z tym, że akurat my nie musimy mieć, ani on, gdyby ktoś miał, to nie musiał prosić o pomoc, prawda? My też nie musimy mieć tej zabawki małej, aby móc postawić kogoś na nogi. Coś jakby linka holownicza w Warhammerze. Tylko działająca tak jakby natychmiast. I w sposób przewidywalny. No widzicie, taki dopo karabinek, samochodzik. Praktycznie nieopancerzony, taki ten zderzak i tyle. Czymś ciekawym na pewno jest to, że możemy sobie wyjechać od razu, takim stworzymy coś i możemy sobie od razu wyjechać z garażu i sprawdzić, jak to się zachowuje, czy to w ogóle jeździ, czy to za się nie rozdupce o byle co. Możemy przywołać sobie N, jak widzicie, właśnie to jest włączenie, wyłączenie tego, mam nadzieję, że to widać. O, chyba teraz najlepiej to widać. Tego wyważenia pojazdu, bo samochód, nie chcę samochody nie przypominają, ale dobra. Pod O mamy przywołanie botów. Możemy sobie z nimi tu powalczyć. Przydałoby się też na przykład włączenie, wyłączenie SI, takie rzeczy, albo przywołanie na przykład jakiegoś bota, żeby po prostu tylko stał i tak dalej. Możemy się powalczyć z nimi, sprawdzić, czy to wszystko się sprawdza, opancerzenie i tak dalej. Stoimy za osób. Wciskając SK szybko się pojawiamy w garażu z powrotem. Możemy na przykład wziąć każdy z tych samochodów odblokowywanych na jakichś poziomach frakcji. Jesteśmy na początku mechanikami. No i oni są najbardziej, można ich rozwiązać ze wszystkich tutaj dostępnych, chciałem powiedzieć raz, możliwości do wyboru. Możemy zmienić to, ale nie możemy od razu. Nie możemy od razu, słuchajcie, wejdźmy do frakcji i musimy poczekać jeszcze 17 godzin. 24 godziny trzeba razem poczekać, żeby móc zmienić frakcję sobie. Także takie coś, takie ograniczenie jest małe. Poza tym każda frakcja ma, jak widzicie, to jest pojazdy. No, bardziej takie samochody przypominające najbardziej. To jest właśnie startowy samochód, jak widzicie, jest napisane. Tu mamy Spare. To mamy na którymś tam poziomie, chyba tu jest czwarty, tu jest na 10 poziomie, ten coś. Zobaczcie, takie coś. Odblokowanie dawno, to potem będzie takie coś. Każdy możemy oczywiście wypróbować sobie. Na przykład zobaczmy, co będziemy mieli na 15 poziomie, odblokujemy. Oczywiście to jest sam schemat z tego, co się teraz pamiętam. O, tu jest taki coś, to jest już wolny. Się przeprzał. Dobra. Ja widzicie, takie coś. Jeden karabinek, jedno działko. 20 mm bodajże. Nie, to nie jest 20 mm. Nie. To jest 20 mm. Się sami mogę zdecydować. Zobaczcie. Zwróćcie uwagę na celownik na chwilę obecną. Widzicie, że teraz pojawiła się taka podziałka przy nim, prawda? Zwykły karabinek. Jego pociski lecą zawsze prosto i praktycznie trafiają w cel w chwili strzału. Tego małego dupu karabinka, tego tutaj. A to działko większe. Zobaczcie, przyjrzyjcie się, jak leci. Może coś bliższego. Dziwny. Dobra. Mniej więcej widzicie, że to nieci dokładnie zawsze i rozrzut jest coraz większy przy strzelaniu takim automatycznym. No i powoli ten pocisk opada. No, o, może tam lepiej widać.
i słowo będzie widać na filmiku już, ale musicie może mi na słowo wierzyć. Zobaczcie, wszyscy tam eskadrowcy się pojawiają w garażu. Najpierw to będzie widoczne oczywiście przy działach, co wam zademonstruję. Zobaczcie, mamy jazda testowa. Czyli to od razu. Brama nam się otwiera. Widzicie tego tutaj Cusia? To jest celownik. Bez tego nie możemy mieć jakby trybu snajperskiego Cusia w wocie. Czyli tam w wocie jest Shift, a tutaj jest, zobaczcie, F. Widzicie takie... nie mogę tych kolarzy, nie może myszki pokazywała się, ale nic. Ciskam F i mam taki widok z tego. Zależy, gdzie go postawię. Jakbym postawił go jakimś dupnym miejscu, na przykład na tej tylnej... na tym tylnym panelu, to bym dupa widział, nic bym nie widział. Każdy do tyłu. Jedynie. A zobaczcie na boki. Widzicie? To wszystko widzę. Zależy, trzeba też mieć to miejsce postawić, bo tutaj różnie czasami bywa. Czasami przeszkadza, czasami. Zobaczcie, na przykład gdzieś dół bym celował, to już dział potrafi przeszkadzać widoku, ale na szczęście mam to ustawione w takim teraz miejscu, że jest działo dosyć nisko, a celunki jest dosyć wysoko, dzięki czemu wszystko więcej, nawet co przy celowaniu nisko, mam dobry widok. Nic mi nie zasłania. Zobaczcie, to będzie dobrze widoczne na dziale. Strzelam. Widzicie? Pociski opadają. No oczywiście tu jest bardziej widoczne na dziale. I jeszcze to bardziej oddziałuje. Grawitacja na pociski oddziała. To jest 76 akurat. Wychył ma tragiczny. A, tu nie mogę, muszę w garażu pokazać. O. Muszę... aha, budy się. Dobra. Widzicie? Tu mamy pokazane, przyciskając Alt, możemy sobie wyświetlić wszystkie dostępne miejsca, gdzie możemy coś przyczepić. Widzicie takie te? Tutaj mamy pokazane, które koła się skręcają, które nie. Tutaj możemy coś przyczepić do tych krawataczków, gdzie są pokazane. Tutaj mamy wychył działa, na boki, do góry, na dół. Tutaj mamy tego właśnie, ja nazywam go flipa. To jest kardziak oczywiście. No tak z opancerzeniem takiego Cusia możemy, zaraz wam pokażę dalej coś. Może tak szybkie coś, jak to się więcej... przebudowaniu. No macie na to rozpiska u góry. Ctrl Z, czyli cofnij. Coś na pewno kojarzycie, na przykład chociażby w pancie nawet. Ctrl Z to jest cofnij. Ctrl C kopiuj, ale tutaj się nie sprawdza Ctrl C. Ale Ctrl Z to jest cofnij, prawda? Nawet na jakichś programach niegraficznych, to nawet tekstowych też jest Ctrl Z działa. Bardzo dużo. W sumie nawet możecie sprawdzić sobie, kasować jakiś folder na przykład z pulpitu i Ctrl Z i on się przywróci z kosza. Więc... albo cokolwiek innego możecie zrobić, tak samo. Oczywiście bez przegięć. Więc tak, co tutaj dalej wam powiedzieć? Aha, no to przesuwamy kamerą za pomocą WASD. Za pomocą tabu wchodzimy do sklepu. No nie wiem, przepraszam, do sklepu. Do magazynu naszego. Tutaj mamy, zobaczcie, magazyn zapełniony jest... Mam 70 na 250 możliwych rzeczy w nim mogę mieć na chwilę obecną. Ale zostanie tam powiększony, tam zdobędę jeszcze jakiś tam wyższy poziom. Będę mógł mieć więcej. Ojej, sorry, liska. Dlaczego nie uciekł się? Przechyliłem jeszcze mi. Tutaj mikrofon się mało nie urwał. Jak na złość. Dobrze. Zobaczcie, tutaj mamy działko. Wolałbym osobiście, jak widzicie, tu mamy damage, czyli obrażenia. Wolałbym numeryczne, chociażby między tym paskiem, a napisem, chociażby cyfry dokładne, ile co jest dokładnie zdaje obrażeń. Byłoby całkiem miłe. Coś takiego. No ale właśnie, jeszcze poza tym działa mają coś takiego jak ograniczenie amunicji. Na przykład to działo ma 16 pocisków, potrafi, może wozić ze sobą. Możemy to zwiększyć, tą ilość, dorzucając specjalny moduł, który możemy wyprodukować... gdzie? Nie tutaj. Tutaj. Bam, 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 bam. O! Paczka amunicyjna. Potrzebuję do tego miedź i kawałki złomu. Zużyłem to bardzo dużo na ten... na kabinę, która się właśnie produkuje. Momencik. Gdzie? Aha, tutaj. Mówię, co jest, że nie widzę, co się produkowało. Zgłupiałem przez chwilę. Więc tak.
Aha, miałem wam dalej pokazać zbudowę. No to mamy wsadem, się poruszamy po wszystkim. No, shiftem mamy opuszczenie swojej kamery, spacją jakby skakać podnosimy. Za pomocą F ustawiamy sobie kamerę. Tak widzicie, samochód możemy sobie według czegoś obracać. Wybierzemy sobie na przykład koło i wokół koła możemy obrócić kamerę. No nie wiem, wokół kabiny przykładowo, prawda? To jest ustawienie po prostu jak garażu będziemy widzieli samochód. Także nie będziemy budować tutaj ani tam, bo trochę nie będzie dobrze go widać. Przepraszam, myszka mi się psuje, sama się przekręca, nie wiem dlaczego. Bo musiał naprawdę wymienić ją. Będzie wszystko się nagrywa? Właśnie, przepraszam, że się nie nagrywa. Więc tak, poza tym naprawdę brakuje mi, że nie mogę pokazać myszki wyciągnąć sobie. Z kontrol, wciskniętym przyciskiem kontrol możemy sobie skopiować jakiś obiekt. Oczywiście już go przykleić już go nie mogę, ponieważ mam już zużyte. Widzicie, mogę usunąć to, przyciskając prawie przycisk myszy. A z lewym przyciskiem myszy dokładam jakiś tam jakiegoś cusia, zależnie co chcę. No oczywiście różne mają różne łączenia, na przykład taki cuś za pomocą E obracamy sobie w ten sposób, za pomocą Q obracamy tak, a za pomocą R obracamy w ten sposób. Ot, takie coś podstawy, bardzo podstawowe podstawy, rzekłbym nawet. Dalej, co tu, aha, zobaczcie sobie, będzie to już omówiłem, to też, zobaczcie sobie na prawą część, o, tu działamy koła teraz, mam się ter, patrzcie się więcej w to miejsce, mamy tutaj liczbę 1975, to jest ilość punktów więcej wytrzymałości, mocy, kurde, nie wiem jak ten dodatek nazwać porządnie. Mniej więcej jak to jest losowane przez ten matchmaking, dobierani są przeciwnicy i tak dalej. Tutaj mamy 825 punktów struktury, czyli tyle mamy punktów życia. Poniżej jest 40 na 40, czyli części wykorzystane, które są dostępne. Czyli dzięki tej kabinie, ta kabina, przepraszam, nie kabina, kabiny tego nie zapewniają. Ilość punktów części zapewniają poziomy frakcji, czyli bam, 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 tutaj o, zobaczcie, na poziomie trzecim dobywamy, możemy wykorzystać 25 części, możemy zamontować na swoim pojeździe. Czyli tam wiecie, kabina to już jedna część, jakieś tam kółko i tak dalej do 25. Na początku możemy tylko 20. To jest się zwiększa 25, 30 i tak co 5, 35, 40, maksymalnie jest 80, z tego co pamiętam. Tak, tak. A to dopiero na 40 poziomie. Więc poza tym, widzicie, ja jestem dopiero tutaj na 10, dopiero co wbiłem i przeszedłem na z tych krawędżerów. Tak. Tutaj dzięki temu 10 poziomu odblokowałem 40. Mogę rzucić tam części sobie. Zwiększyłem sobie pojemność magazynu. I dodałem dodatkowe miejsce w garażu. Czyli, pokazuję co chodzi. Czyli tutaj o to chodzi. Na początku mamy tylko dostępne jedno miejsce. Tutaj mamy drugie już. To odblokowałem teraz dopiero niedawno. Tutaj mamy paliwo. Kurde, zapomniałem się, straciłem całe już. Wam pokazał jeszcze dalej. No tu mamy paliwo, które odnawia się co 24 godziny. Czy właściwie, może nie tylko co 24 godziny, co po północy się odnawia, jakoś tak. Tutaj mamy walutę, za którą możemy wszystko kupować tam w markecie, w sklepiku szkolnym. Tutaj ludzie sami wystawiają także jakieś tam graty swoje, które chcą sprzedać. Możemy też ustawić cenę. Na przykład, weźmy, ja sprzedam coś na przykład na szybko.
Tej nie chcę. O, sprzedamy takie kółko. Bym chciałbym sprzedać. Mogę sprzedać na szybko. Sprzedaję za 11,70. Mogę też trade. Tak? Sprzedaj. Mogę za to trochę z lepszą cenę. Mogę też sam ją ustalić. Zobaczcie. Chcę za to dostać 20. 20. 20? Może tak. Tu mamy ile? 15. Niech będzie 15. Niech będzie tyle. Sklep pobiera 10% za swoją pracę, jakby to ująć. Zresztą tak to ująłem. I sprzedać chcę jedną sztukę. No to okej. Mogę sobie zatwierdzić to. No i ląduję sobie w tym. Dobrze. Wylądowało właśnie w sklepie. Możemy tam podejrzeć. O, tu możemy właśnie, jak pokazywałem, pokazywałem, no jak coś pierwsze, to już wkręgajcie narody. Wspominałem, że możemy właśnie wykupić sobie możliwość wcześniejszej gry, dodatkowo jakieś tam super takie, wiecie, niepowtarzalne, super duper, nie wiadomo co, zabawki. Plus też, jeju, ikonki postaci. Co ja to nowego? A na się wstrzymam zmianą. Trofea mamy tu różne. Tu mamy jakieś naszywki. A niektóre są cholernie łatwe do zdobycia. Zabieraj co się dostaje. Poza tym. Kurde, za dużo tego. Ja bym się zaciął. No i na następnym poziomie tutaj zdobędę. A właśnie. Co poziom też dostajemy jakieś graty. Czyli na przykład na pierwszym poziomie dostajemy dwa koła, zwykłe zderzak, dwa nadkoła, nadkola, dwa koła, momencik, skrętne to są. Tutaj mamy kabinę, dwa działka, tak jest. Chyba to jest błąd nazwany, zobaczcie, starter minigun. Start CKM to bym zrozumiał, ale minigun to nie jest przecież wielofunkcyjny karabin. No i takie tam frame'y. Na drugim poziomie dostajemy koła. Dwa zwykłe i dwa skrętne znowu. No i takie tam jeszcze do PRL-y, pokazanej liczbie. Tutaj takie dostałem już. Też możemy dostać spraye, różne rzeczy, pomalować swój pojazd. Jak widzicie, tutaj jest pomalowany. Pomalowany jest nie bez powodu w taki sposób, chcę zasugerować podświadomie graczom innym, żeby celowali w te rzeczy, które są najbardziej widoczne. Jakby nie patrzeć, człowiek tak też robi, chociaż powiedzmy sam może do tego się nie przyznawać, ale jeżeli jest coś tak zasugerowanego, czy wyróżnia, to on próbuje podświadomie jednak w to trafić bardziej niż inne rzeczy. Oczywiście też się wyróżnia działko, no ale to już tak nie było sensu, bo tak ludzie to bardzo często właśnie w to strzelają, żeby jak najłatwiej pozbawić mnie możliwości strzelania, prawda? Bo jeżeli mam działko, to potrafię walnąć, tylko że działko ma jeden minus zdecydowany. Zobaczcie sobie, widzicie te takie cztery, o, te się zbiegają i się rozwalają, jakby rozrzut pocisków, tak samo jak w WoCie jest. Zobaczcie, strzelam, trafiłem, prawda? A teraz jedźmy. Poleciało, w cholerę. O, trafiłem. No ale pociski potrafią tak naprawdę polecieć wtedy tak, że się podejdzie zdziwić, więc jest masakra. I teraz chyba będę musiał was, ludziska, na chwilę przeprosić, ponieważ muszę się śledzić. Zobaczymy się po krótkim cięciu. No hej, ludziska, widzimy się z powrotem. Fakt faktem, akurat w... O, się przestraszyłem, że przekręcił mi się cały mikrofon. Kurde, on też wisi już ledwo na... co? Dobrze. No nie, niedobrze, bo się przekręciło kolorstwo. O, teraz powinno być dobrze. Więc tak. Na czym to skończyliśmy? Omawiałem to. Aha, już wiem co. Frakcje. Tak mówiłem już o tym, że zdobywamy to na same poziomy. Tak samo części różne. Dodamy manufakturę, czyli wytwórnię taką. Tutaj w tym wypadku mamy na przykład takie podstawowe rzeczy. I tu mamy nielimitowany dostęp do pracowni. Czyli tu możemy wytwarzać sobie
do strony śmierci jeszcze trochę na przykład kabiny, pick-upa, małe skrętne koła, małe koła zwykłe, kontener z takim epickim lutem i taki kontener zwykły, no, że tak to ujmę. Czyli tak, żeby zrobić taką kabinę, potrzebujemy 100 sztuk złomu. I ona się nie robi 3 sekundy. Jest to chwila, moment, tak samo to i to, i to. Też 3 sekundy i to też 3 sekundy, więc to jest chwila. Różne są tylko rzeczy, które są potrzebne. Na przykład 100 złomu, 80-80. Tutaj 150 tych potrzebujemy, aż kuponów. Widzicie, kupony. I właśnie za 150 kuponów zdobędziemy taki kontener sobie. Mamy szansę zdobyć. No, mamy szansę, szansę mamy jak najbardziej. Możemy sobie kupić, o, w taki sposób może. A w tym kontenerze możemy zdobyć jakiś lód. W tym wypadku to może być coś lepszego, niebieskiego. Albo fioletowego nawet. W takim zwykłym, kupionym za 100 sztuk złomu, kupiłem dzisiaj chyba dwa i w jednym miałem... Żeby wam nie skłamać. Bam, bam, bam. Co to było? Koło? Takie zwykłe? Albo takie. Nie wiem, co było skrętne, czy nie skrętne. W każdym razie jest takie zwykłe kółko. A w drugim... Nie wiem, coś też dostałem oczywiście, ale nie wiem, co. Coś tam było. Więc tak. Tu mamy fakturę taką lepszą, do której mamy, musimy wykupić sobie dostęp za tą walutę. I najtańsze kosztuje chyba 20 tych tutaj, jak to się nazywa? No w każdym razie tej waluty, kredyty to nazwijmy to na chwilę obecną, tak roboczo nazwijmy to kredyty. Za 20 kredytów możemy kupić dostęp do, na zbudowanie 4 rzeczy. I tam jest kilka różnych, chyba jeszcze 10 i tam jeszcze chyba dwie różne, 4 razem. Różne, no i różne ilości do wytworzenia. Tutaj widzicie tą kabinę, potrzebujemy 40 sztuk miedzi i 150 sztuk złomu oraz radar, chłodziwo, maszynkę, która chłodzi naszą broń przed przegrzaniem, zanim się przegrzeje, i radiostację. Potrzebujemy także właśnie tych rzeczy, aby móc zbudować taką kabinę minivana. To mamy działo 88, zobaczcie, to godzinę 25 minut. Przepraszam, coś mi w nosie. Działo 88 mm robimy przez 20 minut i 10 sekund. Potrzebujemy tyle i tyle tego. Potrzebujemy w tym wypadku nawet koło, karczeka i działo. 76. To jest takie zwykłe działko. Widzicie, ono się nie obraca, tylko wychył ma taki to tragiczny, dzięki tym siłownikom. Możemy także stworzyć to, duże koła. Ciekawe, czy tu miedź jest potrzebna. Dobra, co ja tam się znam. Tutaj mamy dopalacz. No, mogę ja tego kupić, a także sprzedać. Coś tam jeszcze mam w magazynie. Także beczka z paliwem. Muszę to dokładnie rozgryźć, co dokładnie z tym można robić. W każdym razie zadaje 900 obrażeń w zasięgu 10 metrów, ale sprawdzałem za bardzo, by się użyć takiego ostatniego tchnienia, takiego kamikadze, jak już będę na oparach, wiecie, zniszczą mi wszystko, całe działo, tak dalej, mówię, jaki tam polecę do nich, mi rozwalą, to też moje sami się wysadzą, ale dupa, nie, nie chcę, za bardzo, nie chcę to tak za bardzo działać. Tu mamy takie lepsze chłodziwo, chłodzi o 100% dłużej możemy strzelać, zanim się broń przegrzeje. No to mamy jakiś tam shotgun taki dopakowany. Średni karabin maszynowy, też lepsza rzecz. No i co tam jeszcze? Właśnie ten celownik, który wyprodukowałem. Potrzebowałem do tego radiostację, chłodziwo i radar mały. Tak? Mały radar? Tak. No i tam miedź oraz to. I to półtorej godziny trzeba było czekać. Bardzo przydatna rzecz zasadniczo. Tego niedługo potrzebuję się znowu to zrobić, no ale, bo się powoli psuje. A, właśnie, nie wspomniałem o tym. Rzeczy się tutaj psują. Zobaczcie, przejdźmy sobie do budowania.
Oj, przepraszam, nie do budowania. Zobaczcie, tutaj mamy takie trzy ikonki. Możemy to sobie zapisać, ten cały schemat. Możemy sobie wyświetlić takie coś. Zobaczcie, tu mamy legendę. Jeżeli coś jest czerwone, to znaczy, że już się nie nadaje do niczego, ma tylko ten pół HP. Ja tak się zabiłem, że przez chyba dwie bitwy byłem zdziwiony coś za bardzo, że weszłem do bitwy i miałem jeden pół HP. Mówię, what the? Mówię, pierwszy raz kij tam, może coś się odbiło, jakiś bóg, kij wie co. Drugi raz, coś mi nie pasowało, dopiero weszłem do garaży i się... Mówię, mi się przypomniał właśnie o tym, też tak przeglądałem te wytrzymałości i weszłem do tego, patrzę, czerwona kabina, jest 1 HP. Wiecie, tam miałem, to inaczej w ogóle wszystko wyglądało. Ich kabina też była inna. Tam niszczyli mi to w ten i do kabiny tylko raz dostawałem i było tyle w tym temacie, że koniec z gry dla mnie. No, no jak widzicie tutaj, zielone to tam, że powyżej trzech bitew spokojnie możemy... Bitew. Z tego co dobrze się orientuję, to uszkodzenia wchodzą za każdym razem, gdy przegrywamy bitwę. Gdy bitwa jest przegrana, uszkodzenia są zadawane tym naszym częściom. Tu mamy takie jest pomarańczowe, brązowe, to mamy do tego bitew, a czerwone to już na niczego się nie nadaje, tak jak wspominałem już. Możemy sobie przepisać tutaj wszystkie rzeczy, szkoda, że nie możemy przepisać obojętnie do czego, na przykład tu mamy działo, możemy przepisać tylko do prawego i lewego przycisku, jak wolimy, nie? Oraz mamy celowi, który aktywujemy przyciskiem F, szkoda, że nie możemy tego właśnie zmienić. Co jest? O, dobra. Przepraszam. Nie możemy zmienić właśnie klawisza, którym chcemy mieć. Może później, może jakimś patchu takim jeszcze w becie. Nie wiem, nie mam pojęcia. Tak, to już mówiłem. Tu jest ten drugi, taki zrobiony pod karabiny maszynowe. Kurde, musiałem naprawdę się pobawić i przesunąć go. Przydałaby się możliwość takiej, nie wiem, złapania tego i przesunięcia. Tak, to już mówiłem. Jazda testowa, budowa, bitwa, market, to już mówiłem. Składzik też, tu jest ten, tu jest... Aha, tutaj mamy maszyny, schematy. Możemy sobie, to nam się podoba, możemy to polubić. Możemy to także sobie odtworzyć, chyba. A teraz ja nie otworzę, bo nie mam czego. Tu mamy jakiś Batmobil, możemy sobie go sprawdzić nawet. 49, my nie moglibyśmy tego zbudować, ale możemy, no się pobrać możemy, sobie ten schemat. Zrobić się za testową. Oj, 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 oj. Ja coś tu je, to uchłym. Sorry, opcje. Audio. Na chwilę obecną sobie tak ściszę, żebyście w ogóle mnie słyszeli. Gdzie to było? Tutaj, Exhibition, to test drive. No widzicie, on, twórca tego nie zamontował tutaj. O, fajnie, całkiem skręca. Wow, wrażenie ten skręca. Ale to ma całkiem ciekawe opony zresztą. Z przodu okolcowane, więc bardzo dobra przyczepność. Nie posiada akurat żadnego uzbrojenia na serce, widzę. Zobaczmy, jak to taranuje. Tu mam jeszcze pod F jakiś dopalacz. Całkiem ciekawy wygląd, trzeba przyznać. No co, możemy sobie właśnie wypróbować każdy pojazd, więc powiedzmy pobierzemy i tak dalej. Tu mamy Tygrys. Test drive. I też na wychyle. O, gdzie on zamontował ten... A, tutaj. Moja rzecz... według mnie powinien jedną rzecz poprawić zdecydowanie. Zobaczcie, jedziemy do przodu... No niech będzie sensowna prędkość, prawda? Ale zobaczcie teraz na obracanie się. No serio, to jak baletnica tańczy. Bardzo szybko skupia. Aha, bo to jest inne działo, 88 chyba. No więc tak, widzicie, taki coś. Możemy sobie przetestować, zanim pobierzemy i tak dalej, jak wspominałem. Tutaj mamy też lewiatany, czyli tacy jakby bossowie. W różnych tych grach. I tutaj też oczywiście takich bossów spotykamy, ale to wam pokażę za chwilę gdzie. O, zobaczmy takiego na przykład.
Ja to zostało. Zobaczcie, on sam strzela, ja nic nie mogę robić. Nie mogę strzelać. Zatrzymam się chwilę. Słyszycie? Klikam myszką jedną, drugą. O, nawet pyłga ten widzę. Ale nie mogę strzelić. Mikuchu. On sam strzela. Do wszystkiego co się rusza. I takiego spotkajcie, on miazgę zrobi z wami. Zobaczcie, zesprawnię trochę kilka tych pojazdów. On do kilku zacznie strzelać naraz. Może akurat nie ten model, ale potrafiłem tak do kilku nawet strzelać sami. No, dajmy na to coś takiego, co to jest, zobaczmy. Ja ta zasoba. Kurde, jakiś krążownik. Kurde, wytrzymaj taki ostrzał, co? I ty się jak poruszę szybko. Albo nie, poczekaj. Oj, nie ten guzik. Przepraszam was. Spotkałem coś takiego jednego. Niech tylko to zobaczę. Czy to jest to? Albo to. Mamut. Chyba to było to. Teraz zobaczycie to. Patrzcie, jak to wolno jedzie. Nie, to nie to. Sorki. Apokalipsa? Przepraszam was, nieprzygotowanie. Bo tak na szybko przypomniało mi się, że to wam pokazać jeszcze. Zanim jeszcze pomyślałem o czymkolwiek. Gdzieś widziałem takie gyroskopy gąsienicowe. Czy to może to być? Wątpię, ale zobaczę. A, to jest to! Zobaczcie! Nie, to nie jest to. Dupa. To się jakaś jeszcze obraca tak mniej sensownie. No w każdym razie musicie mi wierzyć na słowo, no kurde, ledwo to się bujało, ale się obracało jak paletnica. Więc to według mnie powinno być poprawione, że pomimo tego, że do przodu jedzie ledwo co, to się obraca to naprawdę jak śmigiełko. Więc tak, tu widzicie takie ten i tu mamy jeszcze takie inne. Puste jak na razie. I tak, raczej nie inaczej. Możemy tutaj oczywiście zamknąć sobie to okienko, którym byliśmy przed chwilą. Co? Byliśmy we frakcjach. No tu mamy pokazywane wam lunatycy, nomadzi i skrawędzerzy, których wam pokazałem przed chwilą. No markę już mówiłem, składzik też, to przed chwilą właśnie. Tu będzie chyba, a właśnie, paliwo. Paliwo to jeszcze mówiłem, zaraz omówię do końca. Tu mamy dzienne zadania. Na przykład tutaj mam zadanie zabij lub pomóż zabić 5 przeciwników za pomocą kul. W tym wypadku to będą właśnie te karabinki, na które tam właśnie miałem przed chwilą. Właśnie, za pomocą takich rzeczy. Jednego zabiłem, zanim jeszcze zacząłem nagrywać ten filmik. No tu mamy właśnie ten paliwo. Zobaczcie, mamy rajdy, do których właśnie to paliwo jest potrzebne. Łatwy, taki normalny rejs. A teraz potrzebujemy PS, czyli ta część, nie części, tylko ogólnie 3000 aż potrzebujemy. No i 40 paliwa aż. I możemy z maksymalnie tym zdobyć 20 kuponów. No a łatwym 6, które zdobyłem już. No i taka jest jeszcze inwazja jest. Tu też potrzeba jest paliwa. Tu jest KPS na 2000, tylko 10 poziom potrzebny jest w mechanikach, aby móc wziąć udział w tym. I właśnie w tym właśnie w inwazji spotykamy te wielkie molochy. Tu mamy takiego cusia, który, ten jak się nie mylę, trzeba zniszczyć maszynki do wydobywania ropy. Serwiska, ale zabrakło mi słowa, musiałem to inaczej trochę ująć. Tak, tu mamy zwykłe misje, możemy zagrać sobie, tu są przeciwko graczom, a tutaj przeciwko botom. Misja PvP, player versus player, czyli gracz kontra gracza, tutaj player versus nie pamiętam zdjęcia, przepraszam. Tu mamy, możemy grając tutaj możemy mieć szansę na
Jakąś tych rzeczy, a ponad kilka możemy zdobyć. Czyli jakieś beczki. Tutaj mamy karżeki. Tutaj mamy karabinki. Shotguny, no to stara mówi shotguny, chłodziwa plus radary. Działa. Radia oraz detopalacze. No i tutaj koła. Ja głównie teraz na tym gram, bo koła mi są potrzebne. Szybko schodzą, dosyć szybko się psują. A są właśnie. Nawet chyba o tym nie wspomniałem prędzej. Storage. O, i reperaj. Tu możemy sobie naprawić rzeczy. Tutaj. Bym jeszcze potrzebował jeszcze jedno takie koło uszkodzone, aby móc naprawić z tych, powiedzmy, z trzech robię jedno. O, tak to można by było ująć. Z trzech buduję jedno. Są dlatego trzy potrzebne. Nie można użyć dwóch albo czegokolwiek innego. Czy tak wszystko już mam na początku? Dobrze, co to jest? Aha, tablica jakichś wyników. I... O, moja pozycja. Zobaczmy, gdzie ja jestem mniej więcej. Wow, powyżej połowy? Nie no, panie, jestem w szoku. Gdzie jestem buzun? O, tutaj. Jej! A do góry 99, o. A to chyba 6000 było prawie. Nie, 5300. Wszystkie zabójstwa. Więc tak. Tu mamy przyjaciół chyba, tak? To jest takie coś? Tak. Teraz nie zwracam uwagi, tak naprawdę powiedziawszy. No to co? Chyba bitwę zrobimy. Zasadniczo. Bitwy są tutaj ogólnie bardzo krótkie. Zrobimy może najpierw tym. To jest dosyć dynamiczne. No i naciskamy bitwę. I to chyba za szybko będzie. Ogólnie... Niedobory graczy są uzupełniane za pomocą botów. Na przykład... O, mamy myszkę, bardzo dobrze. Co, na przykład ta Hanna na pewno jest botem. Zobaczmy. Ten nie jest botem, mamy tutaj widać obrazek i także poziom, który jest. Człowiek, człowiek, człowiek. O, Hanna, to jest bot. Ale widać po tym stworzonym pojeździe, to jest taki, wiecie. Kto mądry? No mądry. Gracze ustawili sobie tak te kolce. Jeżeli mógłby ustawić je w inny sposób i więcej działek albo karabinów. No, bot, to jest bot, nie? To jest inna sprawa. Tutaj mamy jego wyposażenie. No nic, że nie będzie za głośno. Jeszcze chyba sobie ściszę. Ja się boję, że... Jakiś ściszy do połowy, po prostu pozmienię sobie pobić po nagraniu. Okej. Tutaj czekamy, dopóki nie skończą. Czekamy, aż oni skończą i wtedy my będziemy grali. I oczywiście nie musi być akurat ta mapa, na którą teraz widzimy, może być inna zupełnie. Poza tym, z tego co też mi wiadomo, to zawsze musi porównać ludzi w teamach, a reszta jest wypełniona botami. Nie może być tak, że w jednym teamie będzie, powiedzmy, prawie wszyscy ludzie, a w drugim same prawie boty, nie? Tak to akurat nie działa. No, tu mamy jakiś Jacobat, który też jest botem. Tu akurat nie jest bot. Zobaczcie, 3 KM już to wyróżnia się, na przykład tutaj są oto i... O, a tutaj działo w taki sposób zamontowane jakoś dziwnie, według mnie. Chociaż może nie tak dziwnie, może dosyć sensownie. Chociaż... tam. Dupnie, według mnie. On ma mieć 609 punktów tego i tu mamy, zobaczcie, 5 pocisków zostało mu już. Ten ma 630. O, się skończyło i tam będziemy grali. To cała bitwa może trwać chyba góra 2-3 minuty. Zobaczycie za chwilę, jeśli się tylko się zacznie. Taka mała rada dodatkowa. Przyciskając tab, możemy sobie wyświetlić mapę, przez którą przed chwilą mogliście zobaczyć. O, jesteśmy na takiej mapce. Ja gram, aha, tym. To sobie podjadę od góry. Tędy polecę. Mapa. O, widzicie? Ładnie sobie to pyłga. Widzę elegancko, gdzie jestem. Łatwo bardzo mi to zlokalizować. Bardzo fajny pomysł według mnie. O, jak to za bardzo? A nie, jedzie ktoś. Tu na pewno coś tam będzie.
A, to jest bot Ashley. Botów to się bardzo nie co bać. Oczywiście też mogą. Cholera. Napsuć krwi. Ale wiecie, to boty to boty. Ale to chyba nie jest bot. Spróbuję mu. O, no, zniszczyłem. O cholera. To nie jest bot. To nie jest bot. To jest gościu z działkiem. Dobrze. Pozbądź się działka. No. Udało mi się jednego gościa pozbyć. Serio, ludzie. To nie jest bot. Próbuję się odstrzelić mu najpierw działka. O cholera, nie zdążyłem. Ile to chyba 3 minuty. Oj! To jest bot. Myślałem, że mam 2 działka już tylko. Przegrzało mi się. Ale spoko. O, asysta tylko. Ale dwóch załatwiłem, więc nie jest źle. Przepraszam. Przyjadą, na pewno przyjadą. Albo podną na naszą bazę. Tu gdzieś było. O, tu jest ta miejscówka. No ja tak nie wiem, czy tam dupą bym stał do tyłu. Do strony, z której mogą przyjechać. No zlądowałem tam takie jeszcze trzy kolce, ale głównie dlatego, że mają trochę lepszy pancerz niż inne rzeczy. Tutaj mam takie, wiecie, czerwone te zderzaki. O, w tym miejscu. Które też. Coś mi się zdawało. O, i teraz za 10 sekund dostaliśmy o takie rzeczy. Nic nie zrobię, wejdziemy za to do bitwy. Z jednej strony to jest fajne, ale z drugiej strony to jest wredne, bo, no nie wiem, ktoś was zawoła, musicie gdzieś biec, zostawić bitwę kita, mieć w wodzie na przykład albo innym, bitwa się skończy kitam. Jedna bitwa nie graliście, nie? Mały pikuś. Ale gorzej, jeżeli widzicie, tutaj bitwy są bardzo szybkie, bardzo krótko trwają, a gdzieś polecicie, zostawicie to samo sobie. Oj, co za lagi. Zrobicie samo sobie, to będzie to grało, a będzie dupa, bo wy będziecie osłabiać to się drużynę. Gorsze niż bot. Nie, dobrze, mi się pomyliło. Myślałem, że strony mi się pomyliły. Że nie w to miejsce pojechałem. Bym miał działo, bym się tutaj zatrzymał. Bardzo fajne miejsce tylko do strzelania. Ale że nie mam trochę detendy. Bardzo lubię tutaj z działem jeździć. Moment, moment, chwila, chwila, chwila. Nie. Ruszcie dupy, ja sam nie będę pędził sam. Tak jest, przede mną. Przyjmijcie na klatę to. To jest bot, na pewno. Ten Abigail. Tak jest, na pochybel. Trzeba uważać tam z lewej strony spójrzcie. Tutaj. Na tej trzeba uważać. Z trzech jest, jak mi tam przydzwonią, to mi się dronem przestaną zgadać. Kieszeni. Takie działo, wiecie. Może nie jest za duży kaliber, ale wiecie. To też nie są czołgi. Nade mną są dziadygi. O, nasi zaczęli okupować właśnie bazę na środku. Ja im to zawiodę na dupsko. Bot? Ktoś tu AFK jest zniszczony. Dziwne za szybko. Ale trafiło mi się. Kurczę, pieczone. Widzicie? Na przykład ktoś mógł tam na przykład dwie bitwy prędzej zapomnieć, coś musiał wyjść. I tak dalej, ale się go się zdziwi. A, nie zdążyłem, szkoda, chciałem w niego biechać. I go zepchnąć z góry. No, zrobimy jeszcze jedną bitewkę sobie i zobaczycie. O, dostałem dwa koła, jedno zwykłe, a drugie skrętne. I trochę złomu. I trochę expa. No. Sporo trzeba expa na poziom. Woda mi się prawie skończyła. Odcinek będzie. Ile już ma? 25 minut, on miał około 20 godzin odcinek będzie. Na to wychodzi. I zwykle startuje to są 3 sekundy. Nie wiem dlaczego, może przez ping jakiś albo coś. Zwykle tak jest. O, zobaczcie, tam 5 było i wystartowało.
do gości na działko. Wow! Ja tak nie jeżdżę. Tak tragicznie. Ej, nie, 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 sam nie jadę, zapomnijcie. Nie ma głupich. Dość szybko się człowiek nauczył, żeby samemu nie jeździć. Bo wiecie, na początku. Na początku bitwy będą jeszcze szybsze, dużo szybsze. Taka mała rada. Żebyście się nie zdziwili, że tak łatwo wam idzie. A rozpierdzielacie sami całą armię normalnie. Całą armię podmiotów sami. Ale nie. Kurde, ale jakieś dziwne. Lagi. W każdym razie. Się nie zdziwcie, ponieważ na początku gracie z samymi botami. I to cienkimi botami. Bardzo sobie botami. Gracie na początku. O, asysta. No wiesz, czy co. O, to jest człowiek. Wiecie, chociażby po tego wiecie poznać po tym. Po cyfrach. Zwykle ludzie też. Asysta znowu, serio. O! Widziałem cię, proszę. Co? O, nie, 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 nie. Bardzo kupuję. Taka jest, różnica jest też odwrota, że gdy strzelimy do kogoś na bazie, jest, nie jest dekapowane, tylko cały czas to zjeżdża. Możemy iść tam trochę otłuc i tak dalej. O cholera. O w dupę. Ale mi przyzwonił. Koło zgubiłem. Ludzie, koła nie mam. Szybko deka, dupa. No nic. A się za dużo tu życia chciałem to z... Widzicie. Tu nie ma, że tylko jak wyjdziemy, to się zatrzymuje. Nic więcej. No i przegrana. I teraz trochę uszkodzenia wejdzie w nasze ten. No i co? 260 expa do garażu. Tak. Poza tym, gdy podczas bitwy, na przykład gdy zginiemy już, wejdziemy do garażu, też uszkodzenia są naliczane na nasze moduły. Od takiego cusia. O, teraz zdobyłem ten, widzę. Tak. Zdanie zagone. To nie chyba wszystko. Jeżeli was coś jeszcze interesuje, piszcie śmiało. Może jakiś poradnik, jak coś budować. Już trochę to ogarnąłem. Myślę, że spokojnie będę mógł to zrobić. Więc to będzie chyba wszystko, ludzka. Stosowny buzun. Odmeldowuję się. Cześć.